Szybcior przypomina częściowo opancerzonego Velociraptora. Posiada nogi z dwoma palcami na kołach i ma na głowie hełm z niebieskim wizjerem. Kiedy nie ma na głowie wizjera, widać, że ma niebieską twarz, zielone oczy oraz czarne usta. Potrafi osiągnąć prędkość około 805 km na godzinę i tym samym ta szybkość pozwala mu biegać po ścianach i wodzie. Szybcior może wykonać szereg unikalnych atutów. Potrafi tworzyć tornada przez siłę dośrodkową poprzez bieg w małym kręgu. Niesamowity refleks towarzyszący tej prędkości pozwala szybciorowi z łatwością szybko uniknąć ataków. Jego pazury mogą przebić się przez wiele obiektów. Ma też zwiększoną siłę. Wadą szybciora jest jego brak siły fizycznej, która jest nieco silniejsza od przeciętnego człowieka. Jego szybkość nie zawsze działa na wszystkich powierzchniach, jak lód lub silny klej. Ma też problem z dezorientacją. Szybcior ma wiele powiązań oraz różnic z Raptusem. Zdolność szybciora jest podobna do zdolności Raptusa. Mają też podobne kolory. Matt Wayne stwierdził, że szybcior jest szybszy niż Raptus. Osiąga większą prędkość. Raptus z kolei jest silniejszy. Według Derricka White'a szybcior zastępuje Raptusa w serii Omniverse. Szybcior to pierwszy cudzoziemiec w intro Ultimate Alien. Szybcior może chodzić w normalnej prędkości. Szybcior jest pierwszym obcym, który został użyty poza ekranem. Pojawił się w 46 odcinkach. Szybcior widzi na niebiesko, co najmniej gdy jego twarz jest zasłonięta maską z szybką. Czteroręki to humanoidalny kosmita mierzący około 3,6 metra wzrostu o dobrze rozwiniętej masie mięśniowej, dwóch parach czteropalczastych ramion oraz czerwonej skórze. Od podbródka do dolnej wargi ciągnie się czarny pas, a także posiada dwie pary oczu. Główną parę, a także mniejszą pod nimi. Charakterystyczną zdolnością czterorękiego jest jego zwiększona siła fizyczna, pozwalająca mu podnieść przedmioty kilkakrotnie cięższe od niego oraz przebić je przez różne wytrzymałe materiały z łatwością. Z tego powodu czteroręki był często wybierany przez Bena do walki z dużymi i potężnymi przeciwnikami. Czteroręki jest fizycznie silniejszy od Chromatoma, Slamfire'a oraz Gigantozaura, a przynajmniej w jego domyślnym rozmiarze. Siła czterorękiego umożliwia mu wykorzystywać niemal wszystko jako broń, od głazów, którymi może rzucać na dystans, do belek i słupów jako maczug. Jego ogromna siła fizyczna rozciąga się także na jego szczęki oraz siłę ugryzienia, pozwalając mu ugryźć metal bez łamania sobie zębów. Wraz z wiekiem czteroręki rozwija parę ostrych kłów w dolnej szczęce. Klaskając wszystkimi czterema ramionami naraz, czteroręki może wytworzyć silne fale uderzeniowe. Ben nauczył się tej zdolności od małej. Alternatywnie czteroręki może wytworzyć niewielkie trzęsienia ziemi poprzez uderzanie w ziemię. Czteroręki jest w stanie skakać na wysokość kilkakrotnie przewyższającą jego własną, czyli co najmniej 23 metry. Dodatkowo czteroręki ma ulepszony refleks, pozwalający mu na łamania i odwracanie trajektorii rakiet. Gruba skóra czterorękiego chroni go również przed intensywnym ciepłem, takim jak te generowane przez Inferno, a także laserami. Będąc przeziębionym, czteroręki może wymiotować strumień szlamowych wymiocin, które okazują się skuteczne przeciwko owadom. Masa mięśniowa czterorękiego może czasami działać na jego własną niekorzyść, czyniąc go stosunkowo wolniejszym od wielu przeciwników, a jego duży rozmiar czyni go łatwym celem dla wrogów. W oryginalnej serii można zauważyć, że czteroręki jest ulubioną transformacją Bena. Czteroręki w każdej serii zmienia swój wyraz twarzy. Pojawił się w 51 odcinkach. O jakich transformacjach Bena chcecie kolejny odcinek? A jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści czteroręki. It's not for me to say.